Okej, witajcie ponownie. To już dzisiaj mój trzeci film. Pokażę Wam dzisiaj, jak kupuję teraz kolejne paczki. Robię reinwestycje. Pokażę Wam moje konta, jak wyglądają jeszcze. I po prostu zachęcę Was do dalszych inwestycji. Także Wam tutaj już pokazuję. Już moi poleceni zaczynają powoli kupować paczki i już posłuchali mnie. Dalej mam tutaj 49, widzicie, aktywnych paczek. 49, mamy 18 dolarów, już mi urosło. To już dzisiaj trzeci film. Robimy dzisiaj kolejną tą. Coś tu widziałem, że się pozmieniało. Zobaczcie, co się postało. Coś tu pouciekały te. Cholera, pouciekały nam te banery. Nie wiem, co się dzieje, ale nic, już zauważyłem to wcześniej. Ale kupimy dalej paczkę. Przez Pajzę kupimy paczkę. Zalogujemy się i kupimy sobie paczkę 52,65. Dobra, niech będzie. I tyle mamy do zapłaty. Tu się po prostu teraz muszę tylko zalogować. Na Pajzie mam już kolejne pieniążki. Zobaczcie, o 72 dolary. Już mam tego. Zostało mi jeszcze 200 dolarów na PayPalu, mogę wymienić się z kimś. Już tu się wymieniłem z kilkoma osobami, już robiłem po przelewy, robiłem. Teraz kupię tą paczkę jedną, zaraz Wam pokażę. Kolejną paczkę już dzisiaj, to będzie 11 paczka. Poprzez Pajza. Tak. I co? No i co? No i co? Nie ma tu się co bać, tylko trzeba po prostu inwestować. W tym miejscu kupujemy tutaj poprzez Visa kartę, w tym miejscu. I to Wam pokażę, to będę robił, to będę testował. Teraz płacimy właśnie z Pajzy. Mam 72 dostępne właśnie. Wpiszemy teraz numer PIN-u. I po prostu robimy z payment opłatę. No jedziemy, 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 aha, 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 dobra, tu nie, mamy 20 sekund, nie sobie to idzie, to opłata, co Wam teraz pokażę, moje konto bankowe, jak wygląda moje konto bankowe, ile ja mam tu pieniążków na koncie bankowym, to jest moje konto bankowe, zobaczcie, to są moje karty kredytowe na koncie bankowym. Co ja tu mam? Zero mam balans, mam 2600 dostępnych, 3600 dostępnych na następnej karcie kredytowej. Tu mam konta zerowe, tu jest mój kredyt, mam 10 tysięcy funtów kredytu, także nie widzicie, także ok. Tu jest moje konto, które oszczędzam pieniądze, mam 100 funtów i dostępnych pieniędzy na moim koncie mam bankowym 6000 dolarów, funtów, przepraszam. Dostępnych mam łącznie z, mogę wziąć debet sobie 2900 więcej, czyli mam prawie 9000 funtów dostępnych i tyle, mogę sobie zainwestować pieniążków. Moje konto bankowe, tak to wygląda. Nie mam jakichś tam wielkich pieniędzy. Jadę na kredytach. To jest właśnie kredyt wzięty, jeden z banku, a jeszcze mam, kurde, karty kredytowe. Po prostu pieniądze nie lubią leżeć. One muszą po prostu pracować. Te pieniądze zainwestuję w gdzie? W Traffic Monsters paczki. Także będę to robił kartą kredytową albo czy tam debetową. I pokażę Wam to jutro, jak się to robi. Także już jest kupiona paczka, widzicie? O, proszę bardzo. Jest kupiona paczka, jest 50 paczka, było 49, jest 50 paczka. Także tu nie ma co się bać, nie ma co się tutaj szczypać, nie ma co się coś ten. Jeżeli nie macie dochodów, to po prostu trzeba zainwestować znowu. Ja Wam pokażę jutro. Mam taką dla Was wiadomość. Umówiłem się na spotkanie w środę z chłopakami. Będziemy robić po prostu promocję. Ja im pokażę też pewne mechanizmy finansowe, jak zdobyć pieniądze i pomogę im zdobyć gotówkę. Kilkadziesiąt tysięcy funtów. Na ile? Na 0%. Na 0%, tak. Tutaj w Anglii takie dostajemy kredyty. Na 0%. Ja pokażę pewne mechanizmy, jak się to robi. Ja już robiłem kiedyś o tym film. Na warunki polskie i też angielskie. I tam pokazywałem w polskich warunkach, jakie procenty są. Po prostu nie trzeba się bać. Po prostu trzeba zainwestować. Chcesz mieć zyski, musisz zainwestować. Teraz jest dobrze, bo zaczynamy po prostu w Traffic Monsoon od zera. Wszystko rusza od nowa. Także tutaj jest przyszłość przed nami i zapieprzamy. I nie ma co się tutaj po prostu co ociągać. Im szybciej zainwestujesz, to tym lepiej dla nas, dla każdego, dla systemu. I będzie rosnął cały czas bufor będzie rosnął, rezerwy będą rosnęły. I gwarantuję Ci, że za chwilę Charles pokaże konto na Pajzie, na STP. Niech tam będą już, kurde, setki tysięcy dolarów, jak nie miliony. Dajcie jeszcze mu tydzień, dwa tygodnie, może miesiąc, i pokaże, że będzie już któryś milion. Może nie któryś, może chociaż do miliona nie dociągnie. Nie pokaże tego miliona na Pajzie, że jeszcze mamy rezerw. Wtedy system normalnie znowu ruszy jak przedtem. I niestety musimy czekać, jak PayPal nam uwolni środki. No, nic nie zrobimy, musimy czekać. Także życzę Wam powodzenia, podejmujcie dobre decyzje. Ja pokażę Wam jutro, jak się właśnie robi takie
bierze się pożyczki, kredyty, karty kredytowe, jakie są procenty, jakie są różnice, ile możemy to zarobić, ile możemy zapłacić odsetek w bankach i sami sobie pomyślcie, czysty zysk, czysty zysk. Bierzesz sobie kartę na 10%, my bierzemy na 0, inwestujesz, tu masz 10% skali miesiąca, nawet nie, szybciej, przy reinwestycji, a przy procencie składanym to jest bardzo szybko. Tu są zyski niesamowite z tego, co pożyczasz w banku. Ja przez ten czas zapłacę 0% odsetek co miesiąc. W tej chwili płacę około 0,5% miesięcznie odsetek od tego, co pożyczyłem, a ja zarabiam na Traffic Monsu nawet 10% miesięcznie nie będzie. Płacąc przy tym 5%, 0,5%, a 10% co dostaję od Traffic Monsu, gdzie jest o wiele więcej, bo mam jeszcze z procentu składanego i od poleconych, to jest wciul pieniędzy. I po miesiącu czasu możesz sobie wypłacić pieniążki na ratę do banku, żeby spłacić część tego kredytu, którego wziąłeś. I proste, bardzo proste. Tu nie ma co się nie ma co się po prostu tutaj szczepać, to jest biznes. Kto inwestuje, ten żyje. Kto nie ryzykuje, to samo, też nie żyje. Trzeba po prostu działać w tym kierunku. Życzę Wam powodzenia i podejmujcie dobre decyzje. Hej!